Warszawa. Anna Gronkiewicz-Walk, 56-57%. Brawo, Hani. Kochani, cieszę się bardzo, ale pozwolicie, że przede wszystkim podziękuję warszawiankom i warszawiakom, tym wszystkim, którzy na mnie zagłosowali, tym, którzy mi zaufali po raz kolejny, po raz trzeci. Może to są zresztą nie do końca te same grupy, ale myślę, że trzon jest ten sam. Chciałabym, że jeśli te wyniki się potwierdzą, bo to są wyniki sondażowe, a ja mam świadomość, że wyniki sondażowe to nie do końca są jeszcze te, które są policzone. Niektórzy może nie mają tej świadomości, ja mam. I chcę... I chcę powiedzieć, że jeśli one się potwierdzą, to będziemy z całym moim zespołem dalej rozwijać Warszawę dynamicznie, korzystając z funduszy europejskich i tak, żeby standard życia mieszkańców się poprawiał, żeby naprawdę Warszawa była miastem przyjaznym, dostępnym, wygodnym, aktywnym i żeby wiele ludzi łączyło z nią swoją karierę, swoje tu przebywanie, życie i pracę. I też rozrywkę i rekreację. Jednym słowem, żeby Warszawa była naprawdę stolicą Europy, już nie środkowej, tylko stolicą Europy.